Złoty motylek wylądował. Jest w Suwałkach nasza złota medalistka Igrzysk Paralimpijskich w Londynie, Asia Mędak. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Jak samopoczucie od rana? Bardzo dobrze. Uśmiechnięta, zadowolona, szczęśliwa, podobnie jak klubowy trener Asi, Edward Dec, także z nami. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Asiu, no wczoraj? Nie, w poniedziałek, tak? Huczne powitanie na lotnisku Okęcie w Warszawie. Spodziewałaś się tego? Przyjaciele z klubu, prezydent miasta, wszyscy czekali. Ja myślę, że Suwałki przyzwyczaiły mnie do takich powitań i dały dobry przykład innym ekipom. Więc w głębi duszy już jak zdobyłam medal i się zbliżał czas powrotu do domu, no brałam taką opcję pod uwagę jak najbardziej. Chyba większym zaskoczeniem było to, że chyba ta burza medialna ogólnopolska, jaka została wywołana, przyciągnęła trochę mediów i osób i kibiców tak naprawdę. Więc z dobre godziny, półtorej spędziliśmy jeszcze w oklaskach i wysłuchując bardzo miłych słów powitania. Burza medialna to chyba była w Londynie. Wypełnione stadiony, wszystkie obiekty, kibicami. Poczułaś na tych igrzyskach? No bo przecież to nie był twój pierwszy raz. Jakiś taki gwałtowny wzrost zainteresowania? Znaczy trzeba przyznać, że rzeczywiście Brytyjczycy stanęli na wysokości zadania, jak najbardziej udowodnili, że są dumni z organizacji igrzysk i pokazali, że sport paraolimpijski jest ciekawy, widowiskowy i że też można się bawić. Na pływalni codziennie był komplet widzów w biegach eliminacyjnych, w biegach finałowych. Brytyjczycy, no wiadomo, że dopingowali przede wszystkim swoich, ale każdy wyścig wzbudzał wielkie emocje. Krzyki, hałasy, wrzaski, doping. No aż przychodziły ciarki tak naprawdę. Jeżeli ktoś wcześniej nie widział takiego tłumu bawiącego się na pływalni, to robi to wrażenie. Jest złoto. Złoto polskiego pływania. No jedyne złoto, jeśli chodzi o pływanie, wywalczone w tym roku w Londynie, zarówno na Igrzyskach Olimpijskich, jak i na Igrzyskach Paraolimpijskich. Ja widziałem na specjalnym filmie z powitania trener Edward Dec długo trzymał swoją podopieczną w ramionach, coś tam szepnął na ucho. Co szepnął na ucho? Może jest dobrze. Tak. A jeszcze parę ciepłych słów. Panie trenerze, taka pełna satysfakcja, bo wymarzone złoto jest. Tak. A blisko było kolejnych medali. No, tak trzeba powiedzieć, że zawsze może być niedosyt, ale też mogło nie być złota, prawda? Więc w przypadku tego złotego medalu na trzecich z kolei Igrzyskach Paralimpijskich, myślę, że to jest już szczyt takiego szczęścia, jakie może być. Niedosyt, też może jakaś taka nutka marzeń gdzieś tam w tym Londynie została, bo rzeczywiście z to Kraulem było bardzo blisko. Nie powiem tutaj, no może to źle zabrzmi, aczkolwiek no powiem. Gdybym był w Londynie, to być może ten kolejny medal by był. Dlatego, że troszeczkę, tak mi się wydaje, z perspektywy czasu i miejsca patrząc, ten bieg, gdyby Asia szybciej rozpoczęła, a była przygotowana wydolnościowo, uważam, najlepiej ze wszystkich swoich dotychczasowych startów, to była szansa na to, żeby ten medal mógł być. Ale to nie jest tak, że na pewno mamy złoty medal, na pewno Asia bardzo dobrze popłynęła, zbliżyła się do swoich rekordów życiowych, a na 50 dowolnym nawet popłynęła najszybciej, jak do tej pory w swoim życiu pływała. Także to pokazuje, że przygotowania Asi wypadły dobrze.